konia dopisanego na Ernacie do katalogu z numerem 94. A rozpoczniemy numerem 76. And we will start with number 76.
więc przed nami wystąpi 9 uczestniczek. Nine Phillies, Welcome Fifth Class. I zaczniemy za chwilkę. Od numeru 76. And we will start with number 76. Z numerem 76 żegnamy już pierwszą uczestniczkę. Zaraz poznamy jej wyniki. A przed nami wystąpi 77. A z numerem 76 wystąpiła pianissa KL po Ayman Moniskione, od Pianowa po EDNC, hodowli klikowa spółka z o.o. spółka komandytowa, a własności Gowa Rzepka spółka jawna. I oto jej noty za typ 19, 19,5, 19, 19, 19.5 and 19. Taką jej szyję. 3 razy 19,5, 3 times 19.5 forehead and neck. Noty za kłodę. 18, 18, 17,5, 18, 18, 17.5 body. Now we will have legs, a za nogi.
uzyskała 15,5, 16, 15,5, 15.5, 16 and 15.5. I ruch. 19, 19,5, 19. 19, 19.5 and 19. I nota łączna. Raczy z numerem 76 pianisa KL to 91,33. 91.33 is the total score for number 76. A przed nami powinien teraz wystąpić numer 79. Jesteśmy gotowi do podania ocen konia z numerem 77. Była to Mercy, po prestiż od Mefertiti, po grafik hodowli własności pani Krystyny Chmiel. I jej oceny za typ 18, 17,5, 18. 18, 17.5 and 18 for type. Za głowę i szyję. 18, 17, 18. 18, 17, 18. For head and neck. Za kłodę. Trzy razy 17,5, 3 times 17.5 for body and top line. Za nogi. Trzy razy 15,5, 15.5, 3 times for the legs. I za ruch. And for the movement, 3 razy 18, 3 times 18. I teraz poznamy kwotę łączną, znaczy 77, 86 i 50 setnych. 86.50. The total score for number 77.
A my już znamy wynik i konia z numerem 79. Była to Ecydia po RFI Farid, od Eletnia KA po QR Mark, hodowli własności GR Paweł Redestowicz. I jej oceny za typ to 19, 19,5, 19, 19, 19.5 and 19. Na głowę i szyję. Head and neck, 19,5, 19, 19,5, 19.5, 19 and 19.5. Woda. Mm. 3 razy 17,5, 3 times 17.5. Nogi. 3 razy 15,5, 15.5, 3 times. I ocena za ruch. And for the movement. 3 razy 19,5, 3 times 19.5. I ocena łączna klaczy z numerem 79, Ecydia, to równo 91 punktów. The total score for number 79 is exactly 91 points. A z numerem 80 oglądaliśmy klacz ze stadniny koni Michałów. To była Złota Myśl po Ekwator, od Złota Bulla po Kahila Szagap. I jej oceny za typ 20, 19,5 i 20. 20, 19.5 and 20. This was for type. Teraz za głowę i szyję. Now head and neck. 3 razy 19,5, 3 times 19.5. No co na zakładę? 18, 18 i 18,5, 18, 18 and 18.5. Nogi. 15,5, 15,5, 16, 15.5, 15.5 and 16 is for the legs. I ciekawe co, zobaczymy za ruch. And now we'll see the movement scores. 19,5, 20 i 19,5. 19.5, 20 and 19.5. I to da w sumie, no rekord nie został pobity, ale było blisko, 92,83. The total score of number 80 was 92 points and 83.
mamy, podamy teraz wyniki konia z numerem 81. Była to The Queen of Life po Pireno, od Dextera po Ensenator, hodowli własności pana Petroniusza Frejlicha. I oto jej oceny za typ. 2 razy 20, 19,5. 19.5. Oceny za głowę, szyję. 1 neck. 3 razy 19,5. 3 times 19.5. Łoda. 3 razy 18,5. 3 times 18.5. Oceny za nogi. And the legs. Jak na razie jest bardzo wysoko i bardzo równo. I tym razem też 3 razy 16. 3 times 16 for legs. I za ruch. Dwadzieścia, 19,5, 20, 20 and 19.5. Niesamowite rzeczy się tu dzisiaj dzieją. I mamy nową rekordzistkę. To ja może od razu powiem, żeby Państwo nie musieli czekać. 93,67. 93.67 is the total of the horse number 81. I jeżeli możemy, to już podamy wyniki kolejnego konia. Numerem 82 wystąpiła Michałowska El Mariella Pomorion od El Marina Boganges. I oto jej wyniki za typ. 19,5, 20, 19,5, 19.5, 20, 19.5. Głowa i szyja. Jeden neck. 19,5, 19,5, 19, 19.5, 19.5 and 19. Woda, body. 18,5, 18,5, 18, 18.5, 18.5 and 18. Nogi. Body legs. 15,5, 16, 16, 15.5, 16 and 16. I za ruch. Trzy razy 20. 3 times 20. Michałów nie odpuszcza, zaraz zobaczymy, jaka jest nota łączna. Z pewnością również bardzo wysoka. 93,17. 93.17 is the total of horse number 82.
a z numerem 83 przed chwilą wystąpiła przed nami klacz Zaretusa po Arefi Farid, od Zafirea po Ayman Moniskione, hodowli pana Tomasza Tarczyńskiego i własności stadniny koni arabskich, grabów nad Pilicą tego samego hodowcy. I podajemy jej ocenę za typ 19, 19,5, 19,5, 19, 19.5 and 19.5. Głowa i szyja, head and neck, 3 razy 19,5, 3 times 19.5. Głoda. Osiemnaście i pół, 18, 18 i pół, 18.5, 18 and 18.5. Nogi. 16, 16, 15 i pół, 16, 16, 15.5. I ruch. 19, 19,5, 19,5, 19, 19.5 and 19.5, co daje jej notę łączną, and the total is also not bad at all, 92,33. The total score for number 83 was 92 points and 33. Przedstawić już kolejną uczestniczkę, która wystąpiła przed nami z numerem 84. Była to Perłowa Dama po Orlando, od Planica po QR Mark, hodowli własności GR Paweł Redestowicz. I oto jej oceny za typ, po type 19,5, 19, 19,5, 19.5, 19 and 19.5. Głowę i szyję. 3 razy 19, 3 times 19 for head and neck. Wodę. 18, 18, 17,5, 18, 18 and 17.5 for body. Za nogi uzyskała ona 16, 15 i 15,5, 16, 15 and 15.5 for the legs. Za ruch. Finally movement. 19,5, 19, 19,5, 19.5, 19 and 19.5. I nota łączna Perłowej Damy to 91 punktów. The total score for number 84 is 91 points. Pożegnaliśmy ostatnią uczestniczkę tej klasy. Zaraz ją przedstawimy. Ja poproszę reprezentanta sponsora gminy Krasnystaw, żeby był tutaj w pobliżu do dekoracji pierwszej piątki. A z numerem 94 wystąpiła przed nami Kristina po Guide Zobair, od Palatina po Emerald J, hodowli własności pana Marka Kondrasiuka, i uzyskała następujące noty za typ 19, 19, 19,5, 19, 19 and 19.5 for type
za głowę i szyję, head and neck. 19, 19, 19,5, 19, 19, 19.5. Za głowę. Trzy razy 18, 3 times 18. Glamour. For body. Runway. Style. Fame. She likes fashion. I mamy jeszcze nogi. 15,5 razy 3, 3 times 15.5. I ruch. She likes style. Fame. 3 razy 19, 3 times 19 for movement. I jej ocena łączna, the total score for number 94, Christina, to 90 i 83. 90 points and 83. I za chwilę będziemy gotowi do przedstawienia Państwu pierwszej piątki tej klasy, a nagrodę w imieniu sponsora wręczy prezes małopolskiej hodowli roślin, pan Piotr Serafin w towarzystwie pani Hanny Sztuki, prezesa stadniny koni w Białce. And we are almost ready to introduce you the top five of this class. Przed chwilą mówiłam, że mamy najwyżej ocenioną klasę tego pokazu, więc już odwołuję, bo teraz mamy najwyżej ocenioną klasę tego pokazu. Dwie pierwsze uczestniczki z pierwszego i drugiego miejsca przekroczyły noty 93 punktów. Kolejne dwie przekroczyły noty powyżej 92 punktów. Cała pierwsza piątka powyżej 91 punktów. Ciekawe, co będzie dalej w trzylatkach. Jeżeli jesteśmy gotowi, if the horses are ready for the prize giving, we will start with the place, the fifth place. Jeżeli jesteśmy gotowi, to zaprosimy od miejsca piątego z numerem 76, number 76, Pianisa KL. Po Ayman Moniskione od Pianowa po EDNC, reprezentująca Klejkowa Rzepka Spółka Jawna. Klaczu została kała 91,33 punkta. Tuż przed nią uplasowała się na czwartym miejscu z numerem 83, Zaretusa. Po Arefi Farid, od Zafirea, po Ayman Moniskione, hodowli własności rodziny państwa Tarczyńskich. Na miejscu trzecim z numerem 80, Złota Myśl, reprezentantka stadniny koni w Michałowie, po Ekwator, od Złota Bulla, po Kahila Szakab. I na miejscu drugim z numerem 82, jej koleżanka stajenna, również ze stadniny koni w Michałowie, El Mariella po Morion, od El Marina po Ganges, z notą 93,17. A zwyciężyła tę klasę siwa, dla odmiany, The Queen of Life, numerem 81, 93,67 punkta. Po Pireno od Dextera, po Ensenator, dumny hodowca i właściciel, chyba jeszcze nie wierzy. Musi się dobrze przyjrzeć. Tak, ten koń jest faktycznie taki ładny i odbiera właśnie statuetkę dla zwyciężczyni klasy The Queen of Life. Królowa życia, pewnie jeden z koni życia pana Petroniusza Frejlicha. Proud breeder and owner, Mr. Petroniusz Frejlich. And the filly number 81,
score 93.67. Na miejscu drugim El Mariella, gram 82 i notą łączną 93.17 reprezentuje Starninę Koni w Michałowie. Jest to córka Ogiera Morion i klaczy El Marina Poganges. I tuż za nią, z niewielką różnicą punktową, na trzecim miejscu uplasowała się również ze stadniny koni w Michałowie klacz Złota Myśl po Ekwator, od Złota Bulla po Kahila Szakab. No to łączną 92.83. Takiemu koniowi się dziękuję na kolanach. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz ją zobaczymy. Na miejscu czwartym za chwilę zostanie udekorowana z numerem 83 i również niezłą notą łączną 92.33. Klacz Zaretusa po RFI Farid, od Zafirea po Ayman Moniskione, hodowli pana Tomasza Tarczyńskiego i własności jego stadniny koni arabskich Grabów nad Pilicą. I pierwszą piątkę zamyka tym razem reprezentantka Klikowa Rzepka, spółka jawna, pan Marek Rzepka z rodziną i klacz Pianisa KL po Ayman Moniskione, od Pianowa po Eden C. A my za chwilę poprosimy klacze trzyletnie, żeby się przygotowały do występu. Dziękujemy bardzo. Niedługo się znowu zobaczymy na czempionatach. Natomiast po klasie klaczy trzyletnich